Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj misja w The Thailand, ptaszek na dachu. Już porozmawialiśmy z Simonem, Sina mojem, dobra, może być. Mam dostać się na dach hotelu. Dobra, więc let's go, nie? Gdzie tu jest to zejście? Tutaj. Lecimy do wyjścia. Najlepiej tam podjechać samochodem, bo gdy ja nie będę z buta cisnął. Aha, dobra. Jestem za bardzo teraz do Apexa przyzwyczajony. Kurde. Zagapiłem się trochę w telefon. Ale żem zajebał w latarnię. To po urodzinach jestem taki jakiś. Nie wiem co mam czasem mówić, nie? Ale dobra, lecimy do hotelu. Dobra, jadę tak jak mapa nam każe. Hotel będzie za tym tunelem. Jakoś tak. A dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Dobra, może wyjdziemy z samochodu, tak będzie najlepiej. Dobra, odcięcie. Tu sobie. Dwóch samobójców. Trochę tego tutaj jest. Dobra. Zmienię się broń przy okazji. Tu jeszcze trzeba pozbierać, Jezu. Ale tu się dzieje, naprawdę. Mam iść tam. Jestem naprawdę taki jakiś. Nie umiem tego opisać po prostu. Ciężko mi się cokolwiek robi. Dobra, tu nie ma nic. Dobra, tu trzeba sobie jeszcze tylko pozbierać rzeczy. Tu jest dużo plecaków. Każdy może się do czegoś przydać. O, kasa najważniejsza. Wiadomo, modyfikacja broni, zakupy u handlarza, czego zazwyczaj nie robię. Ale dzisiaj ciśniemy z misją główną. Mamy 60% gry za nami, więc ruszymy to do przodu. It's 10 after. Where the fuck is he? Dobra, obejrzymy sobie tą cutscenkę. 104.8 respond. This is the hotel. Maybe we should try again in an hour. An hour? 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. All right. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it.
Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak! My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's badly hurt, beaten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course we're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them and... We'll be in touch. No okej, okay, zakończyliśmy to zadanie, tak? Teraz mamy porozmawiać z Mike'em. Ale na dzisiaj tu już koniec. Krótki odcinek, bo krótka misja, pozbieram sobie tu jeszcze. Pamiętajcie o łapkach w górę. Za niedługo czeka mnie jeszcze stream na Twitchu. Przejdę sobie tam zaraz. Jestem tak opóźniony, że to masakra. Jeżeli chcecie oglądać moje zmagania z grą Wiedźmin, trylogią Wiedźmina, bo od jedynki aż po trójkę, więc zapraszam na mojego Twitcha, wszystko oczywiście macie na dole w opisie. A teraz ja się już z wami będę żegnał. Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek się podoba i zostawicie łapkę w górę. Więc z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.